rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę prokuratora rejonowego w Szamotułach na uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Druk numer 4. Ja może Państwa zapoznam pokrótce z uzasadnieniem. Myśmy omawiali ten projekt uchwały, ale ku formalności. I tak, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, bowiem do Urzędu Miasta i Gminy Wronki wpłynęła skarga prokuratora rejonowego w Szamotułach na uchwałę nr 31/224/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zgodnie z artykułem 54 paragraf 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga ta została złożona za pośrednictwem Rady Miasta i Gminy Wronki. Jak wynika natomiast z artykułu 54 paragraf 2 tej ustawy, organ za pośrednictwem którego skarga została złożona zobowiązany jest do udzielenia merytorycznej odpowiedzi na skargę. Podejmując niniejszą uchwałę, Rada Miasta i Gminy Wronki ma na uwadze, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała Rady Gminy, co do zasady zdolność procesową ma burmistrz i to ten organ powinien reprezentować gminę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu. Jednak Rada Miasta i Gminy Wronki stoi na stanowisku, że organ, którego działania dotyczy skarga, powinien się do niej merytorycznie ustosunkować. To jest uzasadnienie, Szanowni Państwo, a teraz Państwa zapoznam z projektem uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę prokuratora rejonowego w Szamotułach na uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a zwłaszcza prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Rada Miasta i Gminy Wronki uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym postanawia się udzielić odpowiedzi na skargę prokuratora rejonowego w Szamotułach z dnia 12 grudnia 2017 roku na uchwałę nr 31/224/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 9 grudnia 2005 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Wronki i w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik Państwo macie też do wglądu. W takim razie zarządzam głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały? Głosujemy poprzez podniesienie ręki i przyciskamy odpowiedni przycisk na platformie e-sesja. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 9.